państwo już w Gdańsku do narożnika niebieskiego. Wywołuję i zapraszam. Norbert, Noras, Dąbrowski. Bilety są nadal do nabycia w kasach. Możemy, drodzy państwo, zamawiać przez internet. Czerwiec, Gdańsk, waga półciężka. A później oczywiście widzimy się najpierw na biegu w Skierniewicach 3 września, a następnie 7 października i walka wieczoru. Poprzedzi tą walkę Rafał Jackiewicz, a później już Norbert. Mam nadzieję, że z pasem przyszłego mistrza Polski, bo czegoś innego życzyć. Ja życzę pasa oczywiście mistrza świata. Dokładnie, ja sobie tak samo życzę mistrza świata, ale idźmy po kolei. Będzie mistrz Polski, będzie mistrz Europy, a na sam koniec, na taką wisienkę na torcie, deserek, zostawię sobie mistrzostwo świata. Ambasador biegu imienia Piotra Nurowskiego jest z nami. Drodzy państwo, biegniemy w Konstancinie 25 czerwca. Biegniemy 10 km ku czci fantastycznego człowieka, jakim niewątpliwie był szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Bieg jest atestowany przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Norbert w zeszłym roku ukończył ten bieg. W tym roku ze świata pięściarskiego będzie z nami na pewno pan Paweł Skrzecz, a na pewno w biegu weźmie udział z numerem 1916, nie kto inny, a legendarny pięściarz Krzysztof Kosedowski. Szanowni państwo, 25 czerwca zapraszamy niezwykle gorąco, niezwykle serdecznie do malowniczego uzdrowiska Konstancin. Start i meta w pobliżu amfiteatru. Biegniemy w mieście Ogrodzie, a z nami ambasador biegu Norbert w Gdańsku. Którego? 24 czerwca, Gdańsk, Ergo Arena. Także wielka gala, nie może tam nikogo zabraknąć. Zapraszam wszystkich. Na pewno każdy, kto przyjdzie na tą galę, będzie usatysfakcjonowany i wyjdzie naprawdę z takim podniesionym tętnem, emocjami i co? I tyle, dziękuję. Mamy jeden mikrofon, tak sobie trochę wyrywamy, ale oczywiście Norbert otwiera tą galę, ale walka wieczoru też się zapowiada nieprawdopodobnie ciekawie. Tak, dokładnie, walce wieczoru już wraca z powrotem na ring Tomasz Adamek, także jest to pięściarz światowej klasy, legenda też polskiego boksu zawodowego, więc główna atrakcja, tak jak też mówiłem wcześniej, wisienka na torcie jest walka byłego mistrza świata, co też nie jest, no nieczęsto można zobaczyć go u nas na Polsce w ringu, ale jest taka okazja, także no polecam, bo oprócz Tomka Adamka będzie też wiele innych różnych walk, ale tak jak mówiłem wcześniej, ja rozpoczynam tą galę, chcę skraść show i swoją walkę tak zapisać ludziom w pamięci, żeby pamiętali jako najlepsza, najkrwawsza i najbardziej emocjonująca walka tego wieczoru. Z nami w czasie tego biegu też będzie najszybszy Polak. Daniel, kto to będzie? Kto będzie z nami jeszcze? Bartosz Olszewski, najszybszy biegacz Wings for Life. Zapraszamy. Postara się pobić rekord, że tak powiem, na 32 minuty będzie bieg. W tym roku mamy 33 lata albo 34 lata od pobicia rekordu pana Mariana Woronina na 100 metrów. 33 lata. 33. Także jest wyzwanie dla Bartka, żeby pobić 33 minuty z kolei w biegu na 10 km. Jasne. Drodzy państwo, nie zabraknie z nami olimpijczyków, mistrzów świata, mistrzów Europy. Ten bieg jest ku czci wybitnego szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak jak powiedziałem, pod patronatem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Trasa atestowana. W zeszłym roku był bardzo duży upał, a mimo wszystko kilkunastu zawodników zrobiło swoje życiówki. A dzisiaj na naszym stoisku nie kto inny, a najlepszy polski półciężki, pięściarz zawodowy z legendarnej stajni Gwardii Warszawa, gdzie swoje pierwsze kroki stawiali tacy pięściarze jak chociażby Jerzy Kulej, bracia Skrzeczowie, Jerzy Rybicki i oczywiście Władimir i Witalii Kliczko. Tak, drodzy państwo, niewielu ludzi wie, ale Władimir Kliczko był pięściarzem legendarnej Gwardii Warszawa z placu Żelaznej Bramy 1. Dokładnie, a ja chciałbym też powiedzieć, że jako młody zawodnik, przeglądając książeczki, znaleźliśmy właśnie książeczkę Władimira Kliczki i to też tam duże takie wydarzenie było dla nas, że mogliśmy sobie zobaczyć w ręku, zobaczyć zdjęcie, pieczątkę klubu Gwardia Warszawa, że Kliczko walczył u nas w klubie i wszystkie walki wygrał przed czasem.
Dokładnie tak, to była waga półciężka wtedy, wchodził do ciężkiej, natomiast też co jest bardzo istotne, Władimir Kliczko podczas konferencji prasowej w Warszawie przed walką z Mariuszem Waszką Wachem powiedział takie kapitalne zdanie: ja nie walczę o te cztery pasy mistrza świata, ja walczę o pas Gwardii Warszawa i gdybym w nocy zobaczył Mariusza, a byłbym nieprzygotowany, to raczej bym się nie odważył z nim boksować. Mariusz, rzeczywiście kapitalna walka, a my zapraszamy Państwa do Gdańska, gdzie? 24 czerwca, Gdańsk, Ergo Arena, Polsat Boxing Night 7, nowe rozdanie.